Rozdział 9. Wszystko należy odnosić do Boga jako do celu ostatecznego. Synu, ja powinienem być Twoim najwyższym i ostatecznym celem, jeśli naprawdę pragniesz być szczęśliwy. Dzięki tej intencji oczyści się Twoje uczucie. Często źle nakierowane ku sobie samemu i stworzeniom. Jeśli bowiem szukasz w czymś siebie samego, zaraz opadasz z sił i wysychasz. Wszystko więc na pierwszym miejscu do mnie odnoś, bo to ja wszystko dałem. Weź pod uwagę, że szczegółowe rzeczy wypływają z najwyższego dobra. A przeto do mnie jako do swego początku trzeba wszystko sprowadzać. Ze mnie mały i wielki, ubogi i bogaty, jak z żywego źródła czerpią wodę żywą, a ci, którzy mi służą dobrowolnie i bez przymusu, otrzymują łaskę za łaską. Kto by zaś chciał się chlubić poza mną lub szukać zadowolenia w jakimś swoim osobistym dobru? Nie zakotwiczy się w prawdziwej radości, ani też nie rozwinie się w sercu swoim, lecz wielorakie napotka przeszkody i trudności. Nie powinieneś więc sobie przypisywać jakiegoś dobra, ani też nie przypisuj jakiemuś człowiekowi cnoty, lecz wszystko daj Bogu, bez którego niczego człowiek nie posiada. Ja dałem wszystko. Ja całego znów chcecie mieć i z wielką stanowczością wymagam dziękczynienia. To jest prawda, dzięki której umyka próżna chwała. A gdy wstąpi łaska niebieska i prawdziwa miłość, nie będzie jakiejś zazdrości, ani też zawężenia serca, ani miejsca nie zajmie miłość siebie. Wszystko bowiem przezwycięża miłość Boża i rozszerza wszystkie siły duszy. Jeśli słusznie rozumujesz, będziesz się cieszył tylko we mnie, we mnie tylko będziesz pokładał nadzieję, bowiem nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg, którego należy chwalić ponad wszystko i błogosławić we wszystkich rzeczach.